Przełomowa ustawa wchodzi dziś w życie. Co się zmienia? Ustawa o obronie Ojczyzny weszła w życie. Co się zmieniło? Od 23 kwietnia obowiązuje uchwalona po wybuchu wojny w Ukrainie ustawa o obronie Ojczyzny. Polska zwiększa liczebność żołnierzy, odtwarza system rezerwa od 2023 roku będzie przeznaczać co najmniej 3% PKB na obronność. Ustawa została przygotowana przez resort obrony, a jej inicjatorem był wicepremier do spraw Bezpieczeństwa szef pis Jarosław Kaczyński. 15 planowanie zgodnie z ustawą Rada Ministrów uwzględniając potrzeby obronne. Co cztery lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego NATO ma wprowadzać w drodze zarządzenia program rozwoju sił zbrojnych. W ustawie zapisano, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2% PKB w roku 2022 i co najmniej 3%. W roku 2023 i latach kolejnych. Według ustawy szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa. Specjalny fundusz ustawy przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki funduszu będą pochodzić m.in. z tytułów wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji. Na mocy ustawy znosi się szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień. Tworzy się. Centralne wojskowe centrum rekrutacji oraz wojskowe centra rekrunacji. Wojewódzkie sztaby wojskowe przekształca się w centralne wojskowe centrum rekrutacji, a wojskowe komendy uzupełnień w wojskowe centra rekrunacji. Różne rodzaje służby wojskowej W ustawie wskazano że na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej prowadzi się rejestracje, której podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej ma określić, w drodze rozporządzenia między innymi. Tryb prowadzenia rejestracji, wzory dokumentów prowadzonych w jej ramach, szczegółowy zakres danych ujmowanych w poszczególnych dokumentach oraz tryb i sposób wzywania na rejestrację. Zgodnie z ustawą służba wojskowa dzieli się na czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie inna służba polega na pełnieniu zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej, służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, zawodowej służby wojskowej, służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Zasadnicza służba wojskowa polega na pełnieniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Służba w rezerwie, jak zapisano, ma na celu zapewnienie uzupełnieniowych potrzeb sił zbrojnych i dzieli się na aktywną rezerwę i pasywną rezerwę. Dodatki motywacyjne od 1 stycznia ustawa reguluje także, między innymi, powoływanie i pełnienie służby, kształcenie żołnierzy, ich publiczną działalność, stopnie wojskowe, współpracę m. z organizacjami proobronnymi, uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy, dyscyplinę wojskową kary i środki dyscyplinarne, wyróżnianie i uposażenia. 1 stycznia 2023 rok. Wejdzie w życie przepis ustawy dotyczący dodatków motywacyjnych dla żołnierzy zawodowych.